rolety, markizy, zasłony, specjalne szyby itp. Próbujemy chronić wnętrza pomieszczeń przed przenikającymi przez okna promieniami słonecznymi. A to duży błąd. Okazuje się, że słońce może skutecznie niszczyć bakterie żyjące w kurzu. Bakteryjna ciemność. Według badania opublikowanego w Mikrobiome, wpuszczenie światła słonecznego przez okna może zabić bakterie żyjące w kurzu. Naukowcy z University of Oregon w Stanach Zjednoczonych odkryli, że w zaciemnionych pomieszczeniach, w których blokowano dostęp do słońca poprzez zasłanianie okien, średnio 12% bakterii było żywych i zdolnych do reprodukcji. Dla porównania tylko 6,8% bakterii zdolnych do rozmnażania się, było w pokojach oświetlonych światłem dziennym i jeszcze mniej, bo 6,1%. W pomieszczeniach, gdzie przez okna wpadały promienie słoneczne. Badacze stworzyli 11 identycznych, miniaturowych pokoi, które przypominały pomieszczenia w budynkach i umieścili w nich kurz poubrani z domów. Pomieszczenia wyposażono 3 rodzaje okien, przepuszczające światło, przepuszczające promienie UV i nieprzepuszczające światła w ogóle. Po 90 dniach pobrano próbki kurzu i przeanalizowano jego skład. Główny autor badania, dr Ashkan Fahimipour, zauważa, że ludzie spędzają większość czasu w budynkach, w pomieszczeniach, gdzie narażenie na cząstki kurzu, w których występuje wiele różnych bakterii, w tym patogenów, które mogą nam zaszkodzić, jest nieuniknione. Dlatego bardzo ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób właściwości budynków, w których żyjemy, wpływają na bakterie w kurzu wewnątrz pomieszczeń i na to, jak mogą one wpłynąć na nasze zdrowie. Niezdrowy kurz. Kurz obecny w zaciemnionych pomieszczeniach był ściśle związany z mikroorganizmami, które odpowiadają za choroby układu oddechowego. Gatunki te w większości nie występowały w warunkach wystawionych na działanie światła dziennego. Dr Fahimipour i jego współpracownicy stwierdzili również, że większość bakterii w kurzu wystawionym na działanie słońca to bakterie, które zwykle żyją w powietrzu na zewnątrz, a nie na ludzkiej skórze. Oznacza to, że społeczności drobnoustrojów w kurzu wewnątrz pomieszczenia, do którego wpada światło dzienne, są podobne do społeczności drobnoustrojów poza budynkami, co jest znacznie lepsze dla ludzkiego zdrowia. Autorzy badania podkreślają, że tylko potwierdziła się mądrość ludowa, że światło słoneczne ma potencjał zabijania drobnoustrojów w cząstkach kurzu. Dlatego też we wszystkich budynkach, ale w szczególności w takich jak szkoły, biura, szpitale i domy, powinno zapewnić się jak największą możliwość przenikania światła słonecznego do wnętrza, ponieważ w ten sposób zmniejszamy ryzyko infekcji przenoszonych przez bakterie obecne w kurzu.